francuskie okopy, jak one się nazywały, bunkry do wielkich, w takich bunkrach tam byliśmy coś kilka dni i stamtąd znowu nas zabrali ciężarówkami w kierunek frontu, bo już się zaczęła wojna we Francji. Ale w pewnym czasie nas wysadzili i musieliśmy iść pieszo. I ja z tą nogą znowu zostałem z tyłu i kilku nas, coś 32 nas było. Zostaliśmy się z tyłu i później nas pozbierali i wysłali, zawieźli nas znowu do jakiejś wioski. Tam w oborach żeśmy się przespali na drugi dzień. Tam taki las był, poszliśmy do tego lasu czekać na nasz oddział, żeby nadeszedł. Okazuje się, codziennie, przez 3 dni my tam byli w tym, codziennie wysłaliśmy jednego żołnierza do tej głównej ulicy na sprawdzenie. I na drugi dzień zawsześmy znaleźli jego z podejrzanym garnem, nie żył. Partyzanci francuski go zabili. Tak 3 razy się stało. Nareszcie jakiś partyzant był chwycony przez tych żołnierzy niemieckich i on im powiedział, że ten nasz cały pułk był zniszczony przez amerykańskie samoloty, że my tylko żyjemy. I tak mi się dostało. Tośmy się w tym samym dniu, jak mi się to dowiedzieli, to była taka wioska, widzieliśmy z tyłu, tam dużo ludzi było, między innymi partyzanci, i myśmy się poddali. Poddali im się, ale broniliśmy nie oddali, aż dopiero jak my doszli do angielskiego wojska. I to było moje najgorsze przejście. Jak Francuzi na nas pluli, to było paskudne. A znowu na drugi dzień przespaliśmy się w jakimś więzieniu, tam na drugi dzień widziałem polski oficer, stał Polacy do mnie, Niemcy na drugą stronę i tam właśnie był. Dostałem się do polskiego wojska. I było na to chyba jakieś 500 Polaków było tam. Rano zaśpiewali Boże coś Polskę. To było wzruszenie. Na drugi dzień zabrali nas na okręt i dostaliśmy do Szkocji.